i nie patrzy na gwiazdy, ziomek szuka swojej drogi, no bo to bycie normalnym czy czyni wyjątkowym. Siema, ja jestem Szósty i dziś na waszą prośbę, jak złapać Alkazama. Oczywiście przypominam o trwającym konkursie, wystarczy zaobserwować mój profil na Facebooku, do którego link macie w opisie i bierzecie udział w konkursie na konto do Pokémon GO, konta niespodzianki tak zwane oraz Pokécoinsy, także serdecznie zapraszam i również przypominam o tym, że jeżeli macie jakiś pomysł na odcinek, to dajcie znać w komentarzach, jeżeli wybiorę wasz pomysł, na początku filmiku pokażę wasz komentarz i to, że właśnie wy, a właściwie ty wpadłeś na ten pomysł i będziesz takim, wiesz, sponsorem odcinka, także myślę, że takie coś wam się spodoba, więc dajcie znać, czy macie jakiś pomysł na kolejny odcinek. Tymczasem przejdźmy już, a nie, czekajcie, bo bym zapomniał. Mietek kazał was pozdrowić serdecznie bardzo mocno i przekazać, że jeżeli pod tym materiałem będzie sporo łapy w górę, to niedługo na YouTube wleci specjalny odcinek z udziałem Mietka, także dajcie czadu. Alkazam jest to Pokémon typu psychicznego. Inne Pokémony tego typu, które często możemy spotkać, to na przykład Drowsy lub Hypno. Ale oczywiście, mniejsza z tym, skupmy się na tym, co najważniejsze. Do Alkazama możemy dojść poprzez dwie ewolucje. Od początku Abra, Kadabra, Alkazam. Kurde, to zabrzmiało trochę, jakbym otwierał jakiś skarbiec, wiecie, jakieś magiczne zaklęcie. Złapanie któregokolwiek z tych trzech Pokémonów nie jest super łatwe, jednak oczywiście do wykonania już przedstawiam wam przydatne tipy, które mogą wam pomóc w złapaniu Alkazama. Tak jak wspomniałem, i co jest najważniejsze, jest to Pokémon typu psychicznego. Co za tym idzie? Miejsce jego występowania jest dosyć ograniczone. Myślę, że można tak to powiedzieć. Najczęściej Pokémony tego typu możemy spotkać w jakichś sporych parkach lub, co jest statystycznie najczęstszym respem właśnie takich Pokémonów, szpitale, kliniki oraz apteki. Więc myślę, że poszukiwania powinniście zacząć właśnie w rejonach jakiegoś większego szpitala w waszym mieście. O, ładnie powiedziałem teraz. Godziny respa są różne. Jedni mówią, że godziny późnowieczorne są najlepsze, drudzy, że wręcz przeciwnie i wczesnoporanne. Według statystyk jednak prawda leży pomiędzy tym wszystkim. I główne godziny respa są dwie. Pomiędzy godziną 10 a 12, to jest pierwsza opcja, oraz pomiędzy 20 a 22. Należy pamiętać również, że Abrę, czyli początkową wersję Alkazama, możemy zdobyć z jajka 5-kilometrowego. Także pamiętajcie, jeżeli uda się wam wydropić Abrę, to ustawcie go jako Pokémona towarzysza i powolutku, kroczek po kroczku, zbierajcie cukierki na kolejne ewolucje. I właściwie to byłoby na tyle. Znacie miejsce respa, znacie godzinę, nic tylko uzbroić się w cierpliwość i złapać Alkazama lub którą z jego słabszych ewolucji i dozbierać cukierki. Tymczasem trzymajcie się, powodzenia, cześć! Z moim Bogiem gadek, zostawiam reszcie pomocnika, sam już bronię mazy. Gwara od moich wartości i mej ekipy także. Sława nie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody dorośli, pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki w rapsze i pierdolę kwestie lat.